Odpalam 66 odcinek Awantura o kasę. Albo mistrzowie się obudzą, albo ich pierwszy z dupa. Moja opinia. I oby odpadli. Czemu wy macie tak głośno? Dobry wieczór. Mistrzowie Gigatoty, jak na razie to takie szmaty. Ja ich pieprzam. Najlepsi to już byli. Dobry wieczór, Krzysztof Imisz, witam Państwa. Moi ulubieni tamci. Doskonała wiedza, świetna taktyka w czasie licytacji i jak najlepsza współpraca w grupie. To są atuty drużyn, które... Jak siebie przyciszyłem, ty przecież widzisz, że przyciszyłem YouTube'a w dupę, no. Tylko ja gadam jak... Wygrywają nasz program. Wybacz. A oto 12 uczestników dzisiejszego programu. Wybacz mi. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdym. Dobrze. Drużyny są tak dobrane. Ja chory dalej. Szczególnych członkowie witam, uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Drużyna Zdzisław. To Zdzisław Ustrzycki, terapeuta z Płocka. Kapitan drużyny Andrzej Wiśniewski, nauczyciel muzyki z Grodziska. Witam, AH66. Ślęzak, przedsiębiorca z Ząbkowic Śląskich i Iwona Michalska, przedsiębiorca z Wrocławia. Zieloni to Tomasz Kacorzyk, wartownik konwojem z Chałupek. Stanisław Zimny, budowlaniec z Cebulowa. Dariusz Gierula, żołnierz zawodowy Cebulowa? Drużyny. I Krzysztof Kren, nauczyciel ekonomii z Mieszyc. Żółci to Barbara Pałuszek, ekonomistka z Krakowa. Kapitan drużyny Przemysław Sapała, urzędnik państwowy z Lubina. Ryszard Zbylut, urzędnik z Cieszyna. I Arkadiusz Piechowicz, chemik z Radomia. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze losa. Zapraszałem mistrzów. Powitajmy mistrzów Awantury o kasę. Dariusz Dyda, Jerzy Mikleśliński, Jakub Grudzień, Bartłomiej Rzepa. Oni mnie denerwują. Denerwują mnie. A więc to dwie sprawy. Siemaku, po pierwsze, bardzo, we wszystkich awanturach o kasę zarobiliście panowie do tej pory 54 702 zł. Gratuluję. Dziękujemy. Dziękujemy. I kolejna sprawa. Nasi mistrzowie są tak wielkimi mistrzami, że wygrali ostatni program, nie odpowiadając na żadne pytanie. Witamy w grze. Nasi mistrzowie zmierzą się w finale z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają dzisiejszy program, to po raz kolejny będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym programie. A jeżeli przegrają, to zabiorą to, co im udało się zebrać do tej pory, czyli wszystkie wygrane pieniądze i ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpocznijmy już pierwszy etap gry. Rozpoczniły! Niebieska, zielona i żółta otrzymują w tym momencie po 5000 zł. To są pieniądze, które służą Państwu do licytacji. Dobra kategoria. Bez ortografii, bez piłki nożnej, bez czego jeszcze? Polskie seriale. Bez. I git. I, a rybactwa dawno nie było. Znaczy się wędkarstwa. Ciekawostki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Zieloni 300. Żółci 400. Żółci 400. Niebieski 600. Mam 600. Łapy się gubią. 600 po raz drugi. Ej. Oj. No, ej. Dziwne jak na pierwsze pytanie, nie? 1300 zł w puli tego pytania. Licytację wygrali niebiescy. No, trzeba jechać teraz. Dobra kategoria.
Dobra kategoria i niech głos nie jedzie. Jak nazywa się ten przedmiot? Co to w dupę jest, ty? Pajączek chyba, żebyś się nie garbił. Jesteś tym sobą, jakiś koło. Pokaż mi to. Co, Egitka? Pajączka pokazali? Jak myślisz? Co? No, forma kajdany. Tak. Przepowiadamy? Kajdanki? Ja nie ma czasu. Kajdanki? Tak. To są kajdanki. A jak to działa? No, zakładamy, że... Nie, to nie jest tak. Sposób nieprzyjemny dla człowieka. Kajdanki, dobrze. Co ty pieprzysz? Wkłada się tutaj... Te plastikowe końce, zaciska się i one już... Ale jak się zaciska to? Proszę? Jak to się zaciska? Pociągnięcie. Pan pokaże na koledze. Nie zdejmie. Coś ci łapę. Oj, coś nam nie wychodzi. Ty, to jednak nie kajdanki. To nie jest na maszynę. No. O kurde, ty, zaraz straci dłonie. Panie Cisławie, już tak pan zostanie. Tak jest, kajdanki. Porypane kajdanki, ty. Natalio, proszę, przynieś jakieś nożyczki, żebyśmy mogli uwolnić pana Zdzisława, bo teraz odbyło się nielegalne zatrzymanie. Chyba tak. Nie chcę mieć kłopotów. Nie wiem, Rukaszu, Buger. A więc 1300 zł trafia na konto niebieskich. Mają w tej chwili 5700 zł, 4700 mają zieloni, a żółci 4600. W Stanach po co kajdanki, jak najpierw strzelasz, potem pytasz. Każdy jest równy. Heda nie można, aha. Jak nie? Po reklamach. Niebiescy mają 5700 zł, za nimi zieloni 4700, a żółci 4600. Bardzo to jest też teoria taki, żeby Zdzisław został uwięziony, to znaczy ma na rękach kajdanki jednorazowe, a my cały czas szukamy nożyczek, jeszcze ich nie mamy, to ja w tym czasie wylosuję kolejną kategorię. Chłop straci dłonie. Tak? Pani Natalia coś idzie obciąć palce. Być może pana uwolnimy, panie Zdzisławie. Kombinerki to są? Uważaj na ręce. Jak to nazwać, takie obcęgi? Ja tak, może jednak pan Andrzej. Skoro zaciągnąłem, to może go uswobodzę. Kombinerki. Uch! No, brawo, Andrzej. Udało się. Uwolniliśmy pana Zdzisława. W takim razie mogę losować kolejną kategorię. Mam 5 kategorii do końca tego etapu. No, Janko, no. Tak. O, Korbir. O, film światowy, okej. Film światowy. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Cześć, co? Wczoraj poszedłem do innego streama po twoim live i z klikiem napisałem w dupę, jakiś widz mnie z czatu rozpoznał, że ja od ciebie, Sigma. Piękna historia i no, Sigma, no co tu dużo gadać. Rzucić 4, rzucić 4. Zieloni 500. Zieloni 500. 500 po raz Sigma. Drugi, 500. Rzucić 600. Mam 600, to rzucić. Zieloni 1000. Niebiescy 1200. Niebiescy 1200. Lecą. Obudzili się po pierwszym. Niebiescy 1600. Ja niebieskim kibicuję. Mam 1700. Niebiescy 2200. Mam 2200. 2400. 2400, proszę. Niebiescy 2500. 10 zł takie kajdanki? Zieloni. Rzucił obank. 800 niebiescy. Po raz drugi. A więc babank grają zieloni. Jeżeli im się uda, co będą mieli gadasz, aż 8100. Jeżeli im się nie uda, odejdą z gry. Co ty gadasz, Korwin? Serio? Film światowy. Ciekawe, to kiedyś musimy zacząć. Jak brzmi nazwisko od twórcy tytułowej roli w filmie Greg Zorba? Antoni Quinn. Co to jest? Antoni Quinn. Odpowiada. Film z 67 roku i to jeszcze polski z takim tytułem. Nie, jednak nie polski. Amerykańsko-grecki. Na pytanie odpowie Krzysiu. Proszę, panie Krzysztofie. Antoni Quinn. Tak jest! Amerykańsko-grecki. Greg Zorba, jego torba?
obejmują prowadzenie, za nimi żółci 4000 no. I niebiescy 2000. Nie wiem, no ta kategoria film światowy, to jest takie ręgie pieprze, no, a raz ci dadzą jakiś z dupy film i oni oczywiście to wiedzą, a raz dadzą Titanic w dupę albo Władca Pierścieni. To już było Władca Pierścieni wtedy, nie? Bo ta. Chwilą prowadzili, teraz są na trzeciej pozycji, ale jeszcze są 4 pytania do końca gry, tak więc trzeba walczyć. Losuję. Jak niebiescy to główne, jakie inkubituje? Tym razem mam dla państwa gramatykę i ortografię. Skip. Rozpoczynam licytację. Tradycyjnie biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. I słucham państwa. Żółci 300. Zieloni 500. Żółci 600. Niebiescy kara. Po raz drugi 600, po raz trzeci. Sprzedamy. Oj, niebiescy. Łukaszu, to już byłoby lepsze. Niebiescy otrzymują ode mnie upomnienie za bierność w licytacji. Następnym razem będzie to kara pieniężna. Z jakiego języka pochodzi słowo kalafior? Nie, to jest włoskie. Odpowiadam na pytanie. Słowo kalafior pochodzi z języka włoskiego. Świetnie! Włoskiego? Kurde! 1300 zł. Zasili teraz konto żółtych. Żółci cały czas na drugiej pozycji mają 4700 zł. Prowadzą zieloni 7600. Niebiescy mają 2700. 3 pytania do końca tego etapu. Kalafiorini jest w reprezentacji Włoch? Kalafiorini? Mamy tym razem geografię świata. Rozpoczynam licytację. Fabank. Czekaj, nie od razu, nie od razu. Rzuci 300. Zieloni 800. Zieloni ile? 800. 900, 900. Ej, dobrze, niebiescy mogą postać. Żółci i potem... Dobrze. Teraz babank niebieski. Babank! Babank! Niebieskich to powinni do pieca wrzucić na 5 minut. W sensie, żeby im rozgrzać umysł, nie? Licytację wygrali zieloni. Żeby ich rozgrzać, no bo za wolni są. Jak nazywa się stolica Sudanu? Ja pierdzie. No może dobrze nie kupili? Sudan? Co to jest w ogóle? Sudan. Jak się może nazywać stolica Sudanu w dupę? Co to jest? Jaki harpun? Odpowiada na pytanie kolega Stanisław. Proszę panie Stanisław. Chartum. Tak jest. Skąd? 5700 zł. Aż tyle przychodzi teraz na konto. Skąd? Mają ogromną przewagę. Ustawka, ustaweczka. 400, za nimi żółci 3200 i niebiescy 1400 zł. Dwa pytania do końca tego ustaweczka. H66, to nie trochę. Szoty przegląd raz w miesiącu. Duży. Podpowiedź. O! Niebiescy, nie kupcie tego i dostaniecie karę, Prager. Można teraz kupić podpowiedź, która Polak, być Polakowi, może przyda się w dalszej grze. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. 300 po raz drugi, kara. 300 po raz... Kara! Tak więc udało się kupić... Kara! ...tę podpowiedź. Żółtym udzielam upomnienia za bierność w licytacji. Następnym razem będzie to kara pieniężna, a niebiescy już drugi raz nie brali udziału w licytacji. 800. Też otrzymujecie karę 600 zł. Dwa 50%. Pytania do końca tego etapu. Mogli kupić, mogli krzyknąć 300, a dostali 600. No już oni lecą. Piłka nożna. Mógł dać 800, dał 600 tylko.
Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Niech dalej nie grają. Zieloni 300. Zieloni 300. 400 niebiescy, tak? Rzuci 600. Rzuć ile? Niebiescy. 600. Niebiescy 200 do domu. 800 po raz drugi. Pety głupie. 1200 od żółtych. 1300. Blokuj ich. Blokuj ich. 3000 zieloni strzelane. Ej, ale zieloni dobrze grają. O chłopie, to mi się podoba. Niebiescy giga fiveheady. A czy się zieloni? Co ja pierwsze? Zieloni giga fiveheady. Ile razy według aktualnych statystyk wystąpił w reprezentacji narodowej? Co to za... Grzegorz Co? Dobrze myślałem. Grzegorz Lato był w tej grupie setki. No ja. 102, ja? Czekaj, bo ja nie wiedziałem, jaka kategoria, ja się cieszę, a ja nie wiem, co się dzieje. Okej, no i o co chodzi? Okej, pierwszy krzyżyk po prostu. Tak, Black Blue, no. Dostosowuje się. Chcemy wykorzystać podpowiedź. Bardzo proszę. Dobra, easy. To prawda, Łukasz. 110. Ej, ja myślałem 100 w głowie, tak dla jaj. Naprawdę 100? Odpowiadam 105. Przykro mi. 100. Co? Panowie, dobra wiadomość od arbitra. Arbiter nie uznał tego pytania, bo jego zdaniem to jest 104, dlatego też wymienia pytanie. Dobra, a nie było takiego wariantu jak... oni, no właśnie. Ej, oni powiedzieli 105, to byli bliżej. To powinni im zaliczyć iluj. 104. No właśnie. A ponieważ arbiter wie wszystko, więc stwierdził, że arbiter? Na wszelki wypadek trzeba wymienić to pytanie. Brawo. No, ciekawe, ciekawe. Teraz pierwszy raz coś wiedzą, takiego. Dlaczego arbiter nie startuje w teleturniejach. Aby Polsat zbankrutował. Oto pytanie. Jakim wynikiem bramkowym zakończył się mecz Glentoran Belfast Wisła Kraków w 2002 roku? Co to znaczy? Skąd to wiedzieć? Tam był 1-1. Na transfer markecie jest zapisane 100? Kłamią. Kłamią. Przypomnę panom, że jakby co, jest podpowiedź, bo ona nie przepadła, ponieważ wymieniliśmy pytanie. Chodzi o mecz w Belfaście. Macie podpowiedź jak ktoś, słyszycie? Wynikiem bramkowym. No bramkowym, 1-1. Nie, weźmiemy podpowiedź jeszcze raz. Skorzystamy z podpowiedzi. Proszę bardzo, jest podpowiedź dla panów kupiona w trakcie gry. Będzie 0-1, 1-1, 2-1. 1-2, 0-2, 0-3. 1-3. To jest trochę useless podpowiedzi w takich pytaniach. Ej! Wyświetliło mi się na TikToku, widzowie, filmik piłkarski, obejrzałem. Kobiety grały na chłopów, emerytów piłkarskich i mecz trwał tylko 40 minut i kobiety przegrały 12-0 i zakończyli mecz. To normalne jest? Był skłonny za 1-3. Czy 1-2? Teraz już chłomię. 1-2. I się chyba angielskie drużyny. Oni wyrównali. 1-2. Odpowiadam na pytanie, 1-2. Mogło być gorzej? No nie mogło być, bo oni się umówili na zasady, że max do 12 grają, albo no czasu normalnego. I 40 minut trwał mecz. A to jacyś emeryci byli. Niestety nie. Się emeryci piłkarscy nie mieli po 40 lat jakoś. 800 zł przechodzi do puli następnego. Jakie widzi się skończyła woda? Skąd ty wiesz? Niebiescy nie mogą dalej grać, ponieważ klałem mają tylko 200 zł. To są te pieniądze, które włożylibyśmy do puli następnego pytania. Już nie macie czym licytować, a więc wygraliście jedyne 200 zł. Dziękuję bardzo. Won. A ja im kibicowałem. Reprezentacja kobiet z USA. No ale tutaj też reprezentacja kobiet USA grała w tym, co ja mówię. A ty gadasz, że z 15-latkami przegrali 6-0, no a ja mówię z emerytami 12-0. Także no to widzę zawsze taki sam wynik jakimś cudem.
Stały nam w grze dwie drużyny. Prowadzą Zieloni 7100 zł, Żółci 1600, ale uwaga. A, mistrzynie wygrały. A, okej, mistrzynie wygrały. Uwaga. Do puli następnego pytania przechodzi aż 4800 zł. Dla żółtych to bez różnicy, ale... Ostatnia kategoria. Tak, no. No i to jest powód, żeby oglądać. Kategoria przysłowia. Ale co ty piszesz? To było tylko rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci na bank, rzuci na bank! Aj, Zieloni, 6900 do finału. Szansa dla żółtych, aby zakończyć program mając 6600 no dobrze złotych, zagrali, proszę dobrze zobaczyć. Tak naprawdę, jeżeli odpowiecie prawidłowo, to tylko 300 zł będzie was dzieliło od wejścia do finału. No może nie odpowiem. No. Proszę dokończyć przysłowie. Kto się nigdy nie śmieje od tego... Co jaja mi dzwoni znowu? Jedno i drugie poprawne. Ja się śmieję? Dupa zielenieje? Co ty gadasz? Nie, nie. Zimno wieje, to ma sens, no. To się nigdy nie śmieje od tego. Odpowiadamy na pytanie. Proszę. To się nigdy nie śmieje od tego głupieje. Ty, dobrze? Czy to jest dobra odpowiedź, Zieloni? Gnuśnieje. Gnuśnieje. Aha, Zielonym się wydaje, że gnuśnieje, kto się nie śmieje. No w sumie słusznie, no bo śmiać się to... Śmiać się oczywiście warto, a mistrzowie? Starzeje? Myślą, że się starzeje, ktoś, a więc już widzimy, mistrzowie, że gnuśnieje, gnuśnieje, starzeje, dlatego śmiać się warto, ale prawidłowa odpowiedź jest od tego chłodem wieje. O, no miało to sens. Ty, ale mistrzowie w ciągu dwóch odcinków na żadne pytanie nie odpowiadają swoje czy nie swoje, a i tak wygrywają. Wnerwia mnie to. Zieloni cieszą się bardzo, gratulują już sobie. Żółci kończą grę, niestety nie mając pieniędzy na koncie. Natomiast dobre wiadomości, bardzo dobre dla Zielonych. Panowie mają teraz na koncie 6900 zł. Ponieważ przeciwnicy nie odpowiedzieli na ostatnie pytanie w pierwszym etapie zgodnie z Kalafior, dobranoc. Dopisujemy wam pulę za to ostatnie pytanie i wchodzicie do finału, Kupa, mając aż 13,5 tysiąca. Dlatego martwi są zimni, bo się nie śmieją? Kto się nie śmieje, ten trumnie głupieje powinno być. Zaczynamy finał. Zieloni mają bardzo dobrą kwotę do walki z mistrzami, tak, aż 13,5 tysiąca. Dobra, złotych. Zieloni, mistrzowie no mają 10 200 zł. No, panowie, grajcie jak trzeba. Wam świetnie, gratuluję. Co mistrzowie witam, sądzą no o Zielonych po pierwszym etapie? No myślimy, że wspaniała drużyna, świetni gracze. Witam, witam. No i będzie ciężko, ale wygramy. Życzymy mistrzom powodzenia. 10 200 na koncie. Hej, ma to sens. Losuję pierwszą finałową kategorię. No dawaj, dawaj, Krzysztof, dawaj. Polskie seriale. Już wszystkie, co mówiłem, żeby ich nie było, były. Ja pierdziele. Biorę po 200 złotych od każdej drużyny i słucham panu. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Zieloni 500. Zieloni 500. 500 po raz drugi. Jeps. 500 po raz trzeci. Sprzedany. Mają szansę zarobić Janko 800 złotych, no, Zieloni. Ale tanio kupili. Spójrzcie, panowie, na ekran. Mistrzowie chyba dead będą. No dobrze. Zagram tripla. 7, 1 i 4. Co tym kodem? Za 200 zł. Co? Znowu ten dyzma. Przecież to Mefisto.
Beznadziejny koń, nigdy w życiu nie wygrał. Roman Wilhelm. Jaką sumę wygrał na wyścigach Dyzma? Nie, ja powiedziałem, że nie. 200. Co jeszcze? I longa. Ale ja, jakie były kursy w sumie, nie wiadomo. 1800 do 1600. Jak nigdy nie wygrał, to musiał być duży kurs. Bo wygrał tak, no, razy 10. 1800. Co odpowiada? Co, Lukaszu? Zostaje 1800? Gdzie? Tomasz odpowie. Na pytanie odpowie Tomak. Proszę bardzo. Wylicytował sumę 1800. Wygrał sumę 1800 zł. Co? Spójrzmy na ekran, tam będzie odpowiedź. Mało chyba. O całą długość zwycięża Mefisto! Nieprawdopodobny Fuchs! Fuchs. A co to będzie za wygrana? Wypłata 20k wygrał, no! Tak? Zbawicie laścik? Dzięki, bis. Nie, dzisiaj bez laścika. Wpłata 1 do 1000. Czekaj, 1 do 1000 był kurs. To mówię, że jakiś porypany musiał być. To on dał 1000, to on z 100k wygrał, czy tam ile? Garnie pan ze 20 000 zł. Nieprawdopodobne. Jak? Jak? Przecież on dał 1000 prawie. Jak 20 000? Aha, 200 dał, okej. 20 000 zł. Myślałem, że on 1000 dał. A więc nasze 800 zł przechodzi do puli następnego pytania. Mam jeszcze 5. A ile oni powiedzieli? Dzięki za to, Dajcika. I tym razem naprawdę, co faceci lubią najbardziej, sport. Tylko żeby nie było gały. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Zieloni 300. Jeszcze 400. 400. 400 po raz drugi. Zieloni 500. Mam 500. 600. Jest 600. Chyba, że to chodziło o to, że ile powiedzą w serialu. I tyle. Powiedzieli 20k i koniec. Jest 1000. Jest 1000. Co dalej? 1000 po raz drugi. 1100. Proszę, 1100. 1200. 1200 od mistrzów. 1200. 1300. 1400. Czy będzie więcej? 1500. Mistrzowie to kupią? 1600. Jaka jest odpowiedź? 1700. 1800. Co na to zieloni? 1900. 1900 jest 2. 2200. 2200 po raz drugi. 300. Oj, mistrzowie chyba do odciny, co? 400. W końcu zaczęli grać. To mi się podoba. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Masz tu 10 eurosów, nie marudź, dziadek, ibisz. Dawaj laścika. Nie, żaden laścik, kurwa. 2900 od mistrzów. 3000 3100. Delektuj się tym, co leci. A nie liścik. 3300. Jeszcze 300. 3300 po raz. 3400. Jest 3500 od mistrzów. 3600. Mam 3700. Go tu dam, no CS był minutę temu. Jest 3900 od mistrzów. Tam, do odciny, nie? Babank zara. Kurde, bo ich zablokują. Babank. 4300 mistrzowie. 4400. Babank. 4500. Kurde. Babank! Ale już walka, kto się pierwszy pęknie, a raczej pierwszy wejdzie. Kto jest mniej chytry, to jest walka. Kto jest mniej chytry? Czy mistrzowie, czy zieloni? Obydwa teamy takie pazerne, że chyba nikt nie krzyknie babanka albo blokady. Ja pierdzielę. Nie blokują! Co jest?
Wabank. O Boże, ja pierdzielę, jacy chytrzy, jakie te teamy są chytre. Chłopie, 7 tysięcy, zobacz ile oni byli od nich. Oni mogli ich zablokować. Przecież. Co za debile. Końcu i co wygrają dziś. Agresywna gra. Złotych. To jest pula tego jednego pytania. I tyle będą mistrzowie mieli, jeżeli odpowiedzą na nie prawidłowo. Jeżeli się pomylą, będziemy mieli nowych mistrzów w awanturze o kasę drużyny zielonych. Przypomnę po tych emocjach, kategoria sport. Jakieś porybane będzie, czy łatwe? Ile kilometrów liczy największy dystans olimpijskich biegów narciarskich? Ja. Minuta na zastanowienie się. Dedek. Napiszcie każdy swoją. Czekać. Ale to jest popieprzone, ja nawet nie mam, nawet nie wiem w jakim zakresie to może być. Nie wiem, nic o tym nigdy nie słyszałem. Poza tym, że kiedyś w ZSRR te baby napompowane biegały w tym i wygrywały wszystko. Poczekajcie przez chwilę. Nie, no, pomyśl, no, nie, no, biegi narciarskie. Nie ma tego dystansu mistrza świata i na wszystko nie pojęcie. Są na olimpiadzie takie biegi. To było coś innego. Już nie są. No to nie jest tak, odpowiadaj. Jest. Odpowiadamy. Proszę bardzo. Jest to dystans 50 km. Dobrze czy nie? Mistrzowie twierdzą, że jest to 50 km. Ja przypomnę, w puli tego pytania jest 17 700 zł. Jeżeli mistrzowie teraz odpowiedzieli prawidłowo, to będą mieli dużą przewagę, bo zieloni dawaj, mają dziadek, 6 tysięcy. Natomiast 26 dolanów na laścika, sprzedaj się w końcu. Mistrzowie odejdą z gry i będziemy mieli nowych mistrzów w awanturze o kasę. Czy to jest dobra odpowiedź? Powiem po reklamie. Ty, 50 km, to jest trudniejsze biegło śniegu w nartach. Witamy ponownie w awanturze o kasę. Przypomnę Państwu, że mamy bardzo dramatyczny moment gry. 17 700 zł w puli tego pytania. Mistrzowie grają wabank. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, to tyle właśnie będą mieli na koncie. Ale jeżeli się pomylą, odejdą z gry i będziemy mieli nowych mistrzów w awanturze o kasę. Pytanie przed przerwą brzmiało. Ile kilometrów liczy największy dystans olimpijskich biegów narciarskich? Mistrzowie również przed przerwą udzielili odpowiedzi, że... Proszę, 50 kilometrów. Że 50 kilometrów. Czy to jest prawda? Tak jest! Yeah! Ja pierdzielę, ty. Ja nie pluję na nic, Jola. $17 700 trafia na konto drużyny mistrzów, którzy bardzo ryzykownie... 50 kilometrów? Ale jak to możliwe? To nie jest trudniejsze niż maraton? Jak oni dają radę to przebiec? W nartach, ty popieprzone, to jest... Zagrali, zaryzykowali wszystko. Zieloni mają 6 tysięcy złotych, ale na pocieszenie powiem zielonym, że jeszcze mamy 4 pytania rekord do końca dzisiejszej świata, gry. Bieg. Mistrzowie... Powiedzcie mi, czy od razu widzieliście, że to jest 50 km. Tak, od razu. W nartach? Wszyscy? Aha, prędkość zjazdu. Jak to znaleźć? Znaczy ja się jeszcze myślałem... Skrzydłowi. Przy... Ja i Darek. Ty, 2,5 godziny to zajęło. Rekord świata jest. 2 godziny 38 minut. Jak to możliwe? Ty, ja nie mogę sobie tego wyobrazić. Jak to jest? I Bartek. To już panowie wtedy wiedzą, że jak będzie pojedynek jeden na jednego, to sport trzeba wykreślać. 4 kategorie do końca. Jechać na nartach można z górki odpoczywając? Tylko 50 kilometrów. Nie, coś tu nie gra, no. Przecież to się nazywa bieg. Kategoria przysłowia. To jak jechać można?
Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. I jakie są panów propozycje? Mistrzowie 300. Mistrzowie 300? Zieloni 4. No weź palić średnie tempo, jak oni 50 km przebiegli w 2 godziny 40 minut. No przecież to jest popieprzone tempo. Ja pierdzielę. 400 po raz trzeci strzela. Pan Dariusz powiedział pas, pokazał mi, że nie będzie nic stował, także już nawet nie liczyłem 2-3, tylko od razu sprzedałem. 700 zł w puli. Odpowiadają zieloni. Sawe już opluli. Komu według przysłowia dzwoni na grze ten, kto klnie? Jak diabeł, no same diabły w tych polskich przypowiedniach, przysłowiach, w sensie. Same diabły, diabeł tu dzwoni ogonem, tu na organach, tu się diabeł cieszy. Same diabły, straszą nas tym diabłem. Nienormalny. Ja pierdzielę. Nie, chciałbym dzwonić, ale... Jak Żyd, nie no, jak Żyd. Jak będzie odpowiedź Żyd, to trochę XD, ale no jak, co ty gadasz w ogóle? Nie, no odpowiadamy, diabłu. Kto klnie, dzwoni diabłu na mrze. 700 zł wędruje. Ja pierdzielę, stare polskie przysłowie to same diabły, ty. Nieważne, czy to się nawet rymuje, musi być diabeł, żeby się bał chłop w polu robił, zapieprzał do ukropu od świtu do nocy, bo go diabeł odwiedzi. I luj! Boże, opieprzy mnie. W tym momencie 6300, ale mistrzowie mają grubo ponad 10 tysięcy więcej, 17400 zł. Trzy pytania no do końca tego etapu. 2 godziny 40 minut to będzie... Co? Czyli 3,2 minuty na kilometr. Ty, to myślałem, że szybciej. Ty, maraton chyba szybciej biegną, nie? Niż takim tempem. Mistrzowie świata. Tak, no. No ale tu więcej jest odległość, sporo większa, to dlatego... Historia Polski. O! Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Zieloni 300. Zieloni już zmarnowanie. Zieloni 500. Mam 500. Mistrzowie 600. O, 600. Od mistrzów. 600 po raz drugi. 700. Mam 700. 800. 800. Siema, Dymek. 800 po raz drugi. 800 po raz. 900. 900. 1000, proszę. Co dalej? 1100, 1200, mistrzowie, po raz pierwszy, Jezu, mordę mi zerwie zaraz ryja. Polskie przysłowie. Gdzie Polak kicha, tam diabeł czycha. 1800, po raz pierwszy, Diabły, diabły. Blokuj. Tak, rób teraz, no. Ile, 7? 5, 6, coś. Blokuj. Do wieczorem kicha temu diabeł strza do kielicha. Blokuj. 6300. Po raz drugi i po raz... Ile? 6300. Prawidłowo. Bardzo mi się podoba. Ale zobacz, jacy chciwi są ci zieloni. Mogli wejść wabank, no mieli bardzo już 50% wsadzili i nadal liczą, że wydoją. A przecież jest taka przewaga, że blokada to ich dosłownie nic nie kosztuje. Oni nawet jak teraz kupią, to i tak będzie git, że nadal mistrzowie mogą wygrać, nie? Bo by mieli trochę więcej, tak? Ci zieloni, pazerni. Proszę państwa, była wojna nerwów. Pan Dariusz chciał jak najwięcej wyciągnąć z drużyny zielonych. Diabeł sam, no.
jak to się brzydko mówi, wyciągnąć z nich kasę i potem zablokować. Gdzie powiedział 600, czyli tyle, co zieloni mają na koncie. Co? Oto pytanie z historii Polski. Który z polskich władców był zięciem Giedymina, wielkiego księcia litewskiego? Jezus Maria. Witold. Był zięciem, czyli jego żonę miał, jego córkę, tak? Nie mam jego pojęcia. Córkę miał za żonę. Czekaj, córka Giedymina. Który z polskich władców był zięciem? Nie, nie, rozumiem. Nie był. Zięciem, czyli on miał córkę. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Zięciem, czy... córka Giedymina Kazimierz była żoną Wielki? Tego, tak? Nie, córka Giedymina była żoną tego zięcia. No bierz, może być, panie Krzysztofie, chcielibyśmy kupić podpowiedź, bo tu są problemy z... Córka Giedymina była żoną zięcia, tak? Nie możemy sobie tego... No już patrzę, jakie są kwoty. 2500. Dwójeczkę. Panie Krzysztofie, 1500 damy. 2400. 1700. Zobaczymy, kto będzie. Taki Kazimierz mały w dupa. 2000. Jedna piąta pytania ponad. Proszę. Dziękuję. Kaszut, Bicek, co jest diabel? Oto cztery warianty odpowiedzi. Zobaczymy, jeden jest prawidłowy. No jest. Kazimierz Wielki, ale jest też Wacław. Wacław II, Przemysł II, Przemysł i chyba Władysław Jagiełło, to nie. Kazimierz Wielkiego, na pewno? Ty, a Wacław to... Ja nie wiem, ja bym dał tego Kazimierza, ale to dlatego, że widzowie pisali. Sam bym na to nie wpadł. Znaczy, bym 50% na tych dawał. To zobaczymy, co bym trafił. To była ta Elżbieta z tego wcześniejszego. To się okaże, że to Przemysł i Louis. Wcześniej była, tak, to była ta Gronowska właśnie. Tak? Nie miły? Tak. A to może była córka Giedymina? Czy nie? Kazimierza Wielkiego. Córka Giedymina? Odpowiadamy. Odpowiadamy. Chodzi o Kazimierza Wielkiego. Aldonę Giedyminównę poślubił Kazimierz Wielki. No i git, no i git, no i git. To mi się podoba. Kazimierz Wielki. 9400 zł wędruje na konto mistrza. I w tej chwili mają 18500 zł. Natomiast stan konta zielonych to 3200. Jak ty chyba jedyny był w Polsce tego. Dobra bardzo licytacja. Sprytna licytacja, odważna. Za ile podpowiedź była ten paka? Ale wszystkim dobra odpowiedź. Mimo tej... A w sumie sporej kwoty za podpowiedź warto było kupić. Babkę kawy, babkę kawy. Przed nami jeszcze dwa pytania do końca gry. Dwa pytania jeszcze. Polska muzyka rozrywkowa. To będzie pytanie typu XPP totalne. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej z drużyn i słucham panów. 300, ale wydoili tych zielonych. 400, nie, mistrzowie pięknie grają, chyba ich polubię jednak. Przed tym odcinkiem to mnie wnerwiali, ale tu piękna do jareczka. 800 od mistrzów zieloni. 900, jest 1000. 1000 po raz drugi, 1100 mam 1100, nie? 1100. Wspaniałe stulecie, co to jest? Co na to zieloni? Babak zieloni! Babak zieloni! Ty, teraz już nie są chytrzy, ty. Polak uczy się... Nie. No, jakie było? Polak uczy się na błędach? A więc nie, inne tą było pojedzenie. Zieloni udowodnili, Polak Polakowi Polakiem. Po to, jak najwięcej wynieść pieniędzy z programu, tylko chcą walczyć. Zagrali bardzo odważnie, bo oczywiście mogliby... Mądry Polak po szkodzie, o, dokładnie, dwa razy wpieprzyli chytrością i teraz dopiero, no ale chytry dwa razy traci, więc oni już i tak są w dupie. Same powiedzenia dzisiaj, jeszcze diabła brakuje. I dalej nie grać, ale jednak ryzykują. To się śpieszy, się diabeł cieszy i lubi. A oni się pośpieszyli. 400 zł. Który artysta wylansował przebój, bo jesteś ty? Krzysztof. Garbaty, no, odpowiadamy na pytanie.
Odpowiedzi udzieli Stanisław. Krzysztof. Panie stulecie SRL Sułtana. Wędruje na konto zielonych, tyle mają w tym momencie. Mistrzowie aż mają 17 300 złotych. To nie wiedziałem, że się tak nazywa. Ostatnie pytanie w dzisiejszej grze. A to jest polskie? Nie na tych Arabach? Znaczy się sułtanach? Czarna skrzynia. O! A mistrzowie tanio kupią. Albo wabank, ty, zieloni wabank? W naszym programie licytujemy ją tak jak pytanie. Kurde, może być, bo i tak nic nie mają. Może jakiś przedmiot. Opłaca się dać wabank. Samochodów, tego nie wiem. Bo i tak nic nie zrobią. Z konta każdej drużyny i słucham panów. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 500 mistrzowie. 500 po raz drugi. 600. Mam 700 od mistrzów. 700 po raz drugi. 700 po raz trzeci. Pytanie, co tam jest, nie? Tam 40 aut. Dom, willa, państwo. Kupili mistrzowie czarną skrzynię. Czy opłacało się kupić dzisiaj? Przekonamy się po finale. Ostatnia kategoria przed nami. Co ty piszesz, Lukasz? Zieloni mogli to kupić w banki gambling, ale no. Kategoria motoryzacja. Rozpoczynam licytację, które po 200 zł. Dzięki. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Zębisko dał na Golibordę 5 zł. Elo, to kiecy ten dylc do Kingdom Rush, bo premierka nowego się zbliża? No, chyba na tym samym streamie co nowe zagramy. Tak myślę, zobaczymy. Tylko od każdej drużyny i słucham panów. Weźmij jeden. Zieloni 300. 400. 400 mistrzowie. 400 po raz drugi. Zieloni 500. Mam 500. 600. Mam 600. 600 po raz drugi. No, zieloni. Trzeci. Chytry byliście i się teraz płaczcie. Kuli 1100 złotych odpowiadają mistrzowie. Bo mistrzowie ładnie wydoili. Też byli chytrzy, ale mądrzejsi ilu trochę. Ilu drzwiowe było na dwozie samochodu BMW Isetta z 1955 roku? Ile? Ilu drzwiowe było? Jak w dupę jeden? Nie, to jest chyba niemożliwe. Odpowiadamy. Proszę bardzo. Mistrz Jerzy odpowie. Proszę, mistrzu Jerzy. To było samochód dwudrzwiowy. Co sądzą zieloni? Nie mamy pewności. Spoko, Quinta, spoko. Jestem za czterodrzwiowym. Jednodrzwiowy. Co? To był kurde, trzeba to zobaczyć. BMW i Setta 1955. Ja pierd... O Boże, ty nie wiedziałeś, że coś takiego istnieje. Ja pierdzielę, ty. Dobra. Jakbym wiedział, że... Ja myślałem, że to jest auto. A nie to. Co to jest? To wygląda jak w dupę z tych Jetsonów. Co to w dupę jest? Jednodrzwiowy samochód, drzwi były umieszczone w przedniej ścianie i otwierały się auto wraz z złamaną kolumną kierownicy. Tak. Ale to było BMW? Jest jasne. Otóż to była doskonała gra zielona. Kurde, porypane. Nie udało się wygrać programu. Kończą panowie grę mając 3300 zł na koncie. Dziękujemy za świetną grę. Jak widać? Skąd? Natomiast nasi mistrzowie tylko za dzisiejszy program. Ładnie, mistrzowie. Mega dobry odcinek w końcu. W sumie we wszystkich waszych programach uzbieraliście. Jeszcze ciorna. 70 702 zł. Jeszcze 2 złote, muszą się po złotówce było. Pozostaje nam jeszcze otworzyć czarną skrzynię. Nie kupiliście jej drogo, bo za 700 złotych widzę kopertę. To już dobrze. To już nie ogórek. Witam Anon w ogóle. Anon, ktoś miał nick jak ty i myślałem, że to ty. Wczoraj. Auto? Samochód osobowy! W końcu wygrali coś sensownego, a nie Zeta. Czyli tak, 70k plus 40k. No i git. No i git.
wygrali to BMW. Myślałem, że coś jeszcze, bo tak przyciągają, nie? Świetnie licytują, są bardzo dobrą drużyną. Państwo również mogą spróbować swoich sił w awanturze oklasy. No a no, no właśnie, był jakiś Vincent, ale nie miał suba innych kolorników. Więc mówię, że to chyba nie ty, ale nic nie odpisał. Nie. Fajny odcinek. Ty, ale ciekawe to auto, nie? Takim się dać do dzisiaj jeździć? Bo to, co pokazałem, to chyba były jakieś z muzeum czy coś. To serio wygląda jakoś futurystycznie? Tak jak kiedyś sobie ludzie przyszłość wyobrażali. Kiedyś. To ma chyba w ogóle trzy koła, nie? Porypane to jest. Co to w dupa jest? Wybacz Jola, nie pluję na widza. 2137. Mega dobrym stanie. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.